dzisiaj będę grał właśnie na skrzypcach elektrycznych, dlatego że to jest w ramach tego festiwalu zorganizowany tak zwany Violin Summit, to znaczy spotkanie kilku wiolinistów, kilku skrzypków. Nobody heard. Nikt o nim nie słyszał i do tego był z Polski. W tamtych czasach Polska była za mną. Dużo rozmawialiśmy o muzyce, w czym jest dla nas free jazz. Zbyszek, ty ciągniesz mnie w stronę nieba, w stronę chmur, w stronę tego wszystkiego i ty to robisz w taki sposób, że po prostu ja dostaję łez, to idzie ciągle wyżej i wyżej i wyżej i ja pękam od środka. Najbardziej podobały mi się w jego muzyce emocje. Muzyka Zbigniewa ma różne barwy. Czasem jest medytacyjna, bywa poetycka, czasem jest bardzo silna i energiczna. Wyciszał się pomiędzy podejściami, a później w jakiś sposób się zbierał i wybuchał podczas grania. To była jego pasja, tak jak Coltrane. On to miał. To był zdecydowanie rodzaj jakiejś religijnej głębi, którą mogłeś poczuć, którą ja wyczuwałem i mogłem jej doświadczyć. Nigdy z nim o tym nie rozmawiałem, ale to jest ten wpływ, który na mnie miał. Każdy, kto grał ze Zbigniewem, na pewno nigdy go nie zapomni. Nigdy nie zapomnijcie tych melodii, które grał dla was. Nigdy.